Minęła 19, to jest program Dzisiaj. Danuta Cholecka. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na prawdziwe polskie wiadomości. To, co zrobiono, jest w istocie przestępstwem wobec wojska. Żandarmeria wojskowa broni swojej decyzji o zatrzymaniu i zakuciu w kajdanki żołnierzy broniących granicy. Ta formacja wymaga bardzo głębokiej reformy, zresztą ona jest schorowana już od dłuższego czasu. To jest taka propagandówka, którą wykonuje Ministerstwo Zdrowia. Jest pierwsza kara za niewykonanie aborcji dla szpitala. Są też kolejne postępowania. Ja jestem zbulwersowana tym, żeby w taki sposób nakładać takie kary na szpitale. To rozporządzenie jest niczym innym jak szantażem finansowym. Sport uczy wszystkiego i samodyscypliny, i wychowuje. Bardzo dobry sport, no, MMA. Już w najbliższą sobotę na antenie telewizji Republika gala mieszanych sztuk walki z hełma. Sport i jeszcze raz sport, czyli MMA, jest to zbiór sztuk walki. Nasza redakcja dotarła do dokumentu podpisanego przez komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej pułkownika Tomasza Kajzera. Oficer przekonuje, że zatrzymanie żołnierzy w marcu było w pełni uzasadnione i zgodne z prawem. Przypomnijmy, obrońcy naszej granicy ponad 2 miesiące temu zostali zatrzymani w brutalny sposób, skuci kajdankami za to, że oddali strzały ostrzegawcze w kierunku nielegalnych migrantów. Zostały im przedstawione zarzuty prokuratorskie, są do dziś zawieszeni w służbie. Paweł Błoch. Komendant główny Żandarmerii Wojskowej pułkownik Tomasz Kajzer przekonuje, że marcowe zatrzymanie żołnierzy było w pełni zgodne z przepisami. Zatrzymania realizowane przez Żandarmerię Wojskową należy uznać nie tylko za zasadne, ale i nieodzowne wobec ustalonych faktów. Pismo jest odpowiedzią na pytanie Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka. Zdaniem byłego ministra obrony narodowej dokument kompromituje pułkownika Kajzera. Żandarmeria Wojskowa tak odpowiadać nie może, dlatego że przecież w tym tekście jest jasno powiedziane, po pierwsze, że ci aresztowani żołnierze zachowywali się w pełni otwarcie, uczciwie i robili to, co im żandarmeria kazała, bez żadnego, tak powiem, zastrzeżenia. Pułkownik Tomasz Kajzer stoi na czele Żandarmerii Wojskowej od 14 lutego tego roku i wybrał go minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Postawa tego oficera kłóci się z narracją czołowych polityków rządu 13 grudnia, którzy deklarują wsparcie dla żołnierzy. Ciąg dalszy kompromitacji MON. Komendant główny żandarmerii broni decyzji o zakuciu w kajdanki zatrzymanych żołnierzy, gdyż według niego mogli uciec lub zachować się agresywnie albo autoagresywnie. Tyle zostało ze słów wiceministra Tomczyka, który z mównicy sejmowej zapewniał, że wierzy w niewinność zatrzymanych. Kierownictwo resortu w pół roku zniszczyło morale żołnierzy broniących granic. Wstyd! Żandarmeria wojskowa to rodzaj policji, która pilnuje porządku i przestrzegania prawa w wojsku, a niestety, jak się wydaje, stała się częścią politycznej rozgrywki w boju politycznym, który prowadzi Platforma Obywatelska oraz PSL. Opinia publiczna o zatrzymaniu żołnierzy dowiedziała się tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, 2 miesiące po fakcie utrzymywanym w tajemnicy. Jednak szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz twierdził, że wiedział o sprawie od samego początku. Dowiedziałem się o zdarzeniu zaraz po tym incydencie na granicy. Jeżeli chodzi już o sam sposób zatrzymania, bo on jest bulwersujący dla mnie, to tutaj takiej informacji do momentu zapytań ze strony portalu Onet, do momentu publikacji następnie tekstu, ja nie miałem. Zatrzymanie naszych żołnierzy na granicy polsko-białoruskiej poniosło ze sobą kolejne tragiczne konsekwencje. Mundurowi stracili poczucie wsparcia ze strony państwa w momencie kryzysu. Żołnierze zaczęli się bać używać broni, a to mogło doprowadzić do wielu tragedii, jak na przykład zamordowanie 21-letniego sierżanta Mateusza Sitka. To jest rzeczywiście w tej chwili symboliczna postać z punktu widzenia też pewnego sygnału, który jest wysłany przez tych ludzi, którzy mają świadomość skali zagrożenia państwa polskiego. On się tam pojawił między innymi ze względu na to, że świadomie chciał bronić tej granicy. 25 marca żołnierze strzegący naszej granicy z Białorusią oddali strzały ostrzegawcze w kierunku nielegalnych migrantów. Kilka dni później zostali w brutalny sposób skuci przez żandarmerię wojskową. Są zawieszeni. Toczy się wobec nich postępowanie. Paweł Błoch, Telewizja Republika.
Premier Donald Tusk mimo osobistych zapowiedzi miał jednak nie rozmawiać z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Takie informacje przekazuje biuro prasowe niemieckiego rządu. Rozmowa miała dotyczyć przywiezienia do Polski przez niemiecką policję federalną rodziny nielegalnych migrantów, bowiem na ulicach polskich miejscowości pojawia się coraz więcej niebezpiecznych, ciemnoskórych młodych mężczyzn, których odsyłają do nas właśnie Niemcy. Czy czeka nas zalew nielegalnych imigrantów za cichą i powszechną zgodą polskiego rządu? Czy polski premier został jednak ograny w Unii Europejskiej? Daniel Śmieciński. Premier Donald Tusk zapowiadał: będę za chwilę rozmawiał z kanclerzem Scholzem o niedopuszczalnym incydencie z udziałem niemieckiej policji i rodziny migrantów po naszej stronie granicy. Sprawa musi być szczegółowo wyjaśniona. Do rozmowy jednak nie doszło. To ustalenia dziennikarki Aleksandry Fedorskiej, która rozmawiała z biurem prasowym niemieckiego rządu. No i spytałam się, czy Donald Tusk rozmawiał z Olafem Scholzem. Powiedziała, że i co chodzi o jej wiedzę na teraz, taka rozmowa nie miała miejsca i nie jest planowana. Chodziło o wyjaśnienie sytuacji wydalenia z Niemiec do Polski nielegalnych imigrantów. W piątek w Osinowie Dolnym w Zachodniopomorskiem radiowóz niemieckiej policji przywiózł 5-osobową rodzinę pochodzącą z Afganistanu. Zdarzenie potwierdziła Policja Federalna Niemiec. Ponieważ przez kilka godzin nie było żadnej reakcji ze strony polskiej, funkcjonariusze postanowili zabrać rodzinę z patrolem na granicę polsko-niemiecką w pobliżu Hovetsen, aby stamtąd zwolnić ich do Polski. Tłumaczenia były kuriozalne. Po drodze dzieci i rodziny skarżyły się na złe samopoczucie, dlatego funkcjonariusze Policji Federalnej udali się do apteki we wsi Osinów Dolny, aby udzielić im pierwszej pomocy. Ponieważ matka dzieci zapomniała telefonu komórkowego, na posterunku Policji Federalnej została przewieziona samochodem patrolowym z powrotem do Brandenburgii, a następnie do swojej rodziny w Polsce. Z prezydentem Prezydium Policji Federalnej w Niemczech rozmawiał polski komendant główny Straży Granicznej. Strona niemiecka wyraziła ubolewanie. Procedur mieli nie dochować zachodni funkcjonariusze. Tymczasem polski wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk trywializuje sytuację i mówi o wypadku przy pracy. Osoby, które to zrobiły, znaczy policjanci, to są policjanci bardzo mało doświadczeni. Absolutnie to był wypadek przy pracy. Z tego, co dzisiaj widzimy, to wypadek przy pracy. Wypadek przy pracy to może być wtedy, jak młody niemiecki policjant pomyli Niemca z Afgańczykiem, co dzisiaj nie jest już dosyć trudne, ale nie wtedy, kiedy świadomie i z premedytacją przewozi się ludzi przez granicę i podrzuca do innego państwa. To ten sam wiceminister, który podważał dane niemieckiej policji o ponad 3,5 tysiącu nielegalnych imigrantów przywiezionych do Polski zza naszej zachodniej granicy. 5600 21 razy. Strona niemiecka stwierdziła nielegalne przekroczenie granicy polsko-niemieckiej i z tej puli, z tych 5621 osób, 3578 osób zostało wydalone do Polski. Od 1 stycznia do końca kwietnia zawrócono do Polski 266 osób. To są oficjalne dane Straży Granicznej. Ja muszę powiedzieć, że ja nie znam tych danych niemieckich. Pokazuje to służalczość wobec Niemiec, mówią publicyści. Donald Tusk już stawał na baczność przed przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, a teraz tak Niemka gratulowała mu w Brukseli. Czego? Być może cichego zezwolenia na wpuszczanie do Polski nielegalnych imigrantów. Unia Europejska proponuje nowe rozwiązania, które odczujemy my wszyscy. Chodzi o ujednolicenie wydatków państw członkowskich na nielegalnych migrantów. I tak, aby wyrównać polskie świadczenia pieniężne do tych niemieckich, 4-osobowa rodzina miesięcznie otrzyma m.in. zasiłek dla dorosłych, zasiłek rodzinny, mieszkanie socjalne o powierzchni co najmniej 80 metrów. Łącznie z naszych podatków zapłacimy 7085,22 zł na utrzymanie 4-osobowej rodziny nielegalnych imigrantów. To nie wszystko, do tego doliczyć trzeba dostęp do edukacji czy służby zdrowia. Nie może być tak, że człowiek bezrobotny dostaje świadczenia większe lub porównywalne z średnią krajową w Polsce lub nawet wyżej. A w exposé Donald Tusk zapowiadał: chcę wam powiedzieć, że naprawdę mniej nikt nie ogra w Unii Europejskiej. Dziś chcieliśmy zapytać premiera o kwestię rozmowy z Scholzem, jednak nasza ekipa nie otrzymała zgody na udział w konferencji. Donald Tusk unika trudnych pytań. Daniel Śmieciński, Telewizja Republika.
Pierwsza kara za niewykonanie aborcji dla szpitala. Chodzi o Pabianickie Centrum Medyczne, na które nałożono karę w wysokości 550 tysięcy złotych. Postępowania toczą się w stosunku do dwóch kolejnych szpitali. Minister zdrowia podkreśliła, że i tam nałożenie kary, według niej oczywiście, najprawdopodobniej będzie zasadne. Czy Ministerstwo Zdrowia od teraz będzie karało szpitale za konstytucyjną wolność sumienia lekarzy? Dzisiaj sprawdzam, mówi Edyta Hołdyńska. 500 000 złotych kary dla pierwszego szpitala, który odmówił wykonania zabiegu aborcji. Minister zdrowia Izabela Leszczyna już wszczęła kontrolę w placówkach medycznych i ma kolejne dwa na celowniku. Czy takie działania są zgodne z prawem? Dzisiaj sprawdzam. Zakończono postępowanie kontrolne w Pabianickim Centrum Medycznym, w wyniku którego na tego świadczeniodawcę nałożono karę w wysokości 550 tysięcy złotych. Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi postępowania kontrolne dotyczące odmów przerywania ciąży w placówkach medycznych w całym kraju. Na jakiej podstawie minister ukarała szpital? To jest taka propagandówka, którą wykonuje Ministerstwo Zdrowia w porozumieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie rozporządzenia, które nie tak dokładnie zostało wynegocjowane. Ja myślę, że NFZ pod wpływem i pod naciskiem ministerstwa wydał stosowną decyzję administracyjną i nałożył karę. W Polsce, w której sytuacja wykonania legalnej aborcji jest możliwa tylko w dwóch przesłankach, zagrożenia życia i zdrowia kobiety oraz czynu niedozwolonego, czyli ciąży pochodzącej z gwałtu. Zawsze nakazem każdego lekarza jest ratowanie życia kobiety. No, dziecko nie przeżyje, jeżeli nie przeżyje matka. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej weszła w życie pod koniec maja. Dotyczy wykonywania przez szpitale świadczeń zakończenia ciąży i nakazuje, by świadczeniodawca tak zorganizował udzielanie świadczenia, by przynajmniej jeden z lekarzy mógł wykonywać zabieg, który ratuje życie lub zdrowie kobiety. Ja jestem zbulwersowana tym, żeby w taki sposób nakładać takie kary na szpitale. Nie wiem, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska obiecywała system no fault lekarzom, a dzisiaj tej obietnicy nie dotrzymała, natomiast chciałaby właśnie karać szpital, pośrednio lekarzy, ale szpital za to, że nie wykonał pewnej procedury. Szpital nie zgadza się nie tylko z decyzją NFZ, ale też z ustaleniami kontroli w placówce. Pabianickie Centrum Medyczne spółka z o.o. nie zgadza się z ustaleniami kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia i nałożoną karą w wysokości 550 tysięcy złotych. Szpital nie odmówił pacjentce prawa do wykonania aborcji, wskazał jedynie, że konieczne jest przedłożenie przez pacjentkę ostatecznych wyników diagnostycznych. Szpital skorzysta z przysługującego mu prawa zgłoszenia na piśmie do prezesa NFZ odwołania od wyniku kontroli. Jeśli NFZ nie przyjmie stanowiska szpitala, placówka zapowiada walkę w sądzie. Obowiązujące w Polsce od 1993 roku przepisy antyaborcyjne zostały zmienione w 2020 roku. Wcześniej ustawa zezwalała na dokonanie aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu. Trybunał Konstytucyjny uznał ten zapis za niekonstytucyjny. Resort uzasadniał, że na skutek nadużywania przez część lekarzy klauzuli sumienia kobiety nie mogą skorzystać z prawa do przerywania ciąży. Ministerstwo Zdrowia wydało więc rozporządzenie. To rozporządzenie jest niczym innym jak szantażem finansowym ze strony NFZ-u dla tych szpitali, których lekarze, korzystając z konstytucyjnej wolności sumienia, po prostu odmawialiby udziału w procedurze aborcji. No i cóż, i tutaj mamy rozporządzenie, które wiadomo nie jest głosowane przez parlament, jest wydawane przez ministra. Nie jest potrzebny podpis prezydenta, więc to jest takie obejście tak naprawdę przepisów. Obejście prawa z pominięciem nie tylko prezydenta, ale i Sejmu, gdzie nadal na głosowanie czekają 4 projekty ustaw dotyczących zmian w prawie aborcyjnym. Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika. Oglądają Państwo program Dzisiaj o to, co jeszcze przed nami. W budżecie brakuje gigantycznej kwoty. Czym to może grozić? Polska podzielona pogodą. U jednych upał, u innych chłodno.
Luka w podatku VAT, czyli różnica między oczekiwanymi a faktycznie uzyskanymi dochodami tego podatku, ponownie wzrosła do poziomu dwucyfrowego. To informacja ministra finansów Andrzeja Domańskiego. W budżecie będzie brakować gigantycznej kwoty. Ekonomiści biją na alarm, bo jest to bardzo niebezpieczna sytuacja dla budżetu państwa. Czym może skutkować? A mówiąc wprost, na co może pieniędzy zabraknąć? Marcin Bakalarski. Tak jak człowiek nie może obyć się bez tlenu, tak budżet państwa nie może obyć się bez wpływów. A tutaj znaczącą rolę odgrywa podatek VAT. Niestety wielu ekspertów informuje, że w tym roku wpływy z niego mogą być dużo mniejsze. Opublikowane dane za maj przez Ministerstwo Finansów potwierdzają, że prognoza dochodów z VAT w budżecie na 2024 rok jest nierealna. Instytut Finansów Publicznych pisał o tym już w grudniu ubiegłego roku. Ostrzegaliśmy. W budżecie może zabraknąć od 25 do 35 miliardów złotych tylko z VAT. Luka w podatku VAT to różnica między oczekiwanymi, a faktycznie uzyskanymi z niego dochodami. Po objęciu władzy przez koalicję 13 grudnia eksperci coraz częściej informują, że wpływy z VAT spadają. To wymaga zasadniczej zmiany koncepcyjnej, bo przecież dzięki temu ten rok się może zamknąć jeszcze większą luką niż zeszły rok. Rząd Zjednoczonej Prawicy stworzył wiele narzędzi do walki z przestępczością na płaszczyźnie podatkowej, a wśród nich jednolity plik kontrolny, tzw. pakiet przewozowy czy system SENT. Przy ich użyciu wpływy z VAT zaczęły szybko rosnąć. Obecnie jest powrót do tego modelu, czyli destrukcji gospodarki, jak to było za poprzednich rządów Donalda Tuska. I kiedyś minister chyba Kapica mówił, że mieliśmy rozwiązania, ale nie pozwalano i nam je stosować, no więc kto mógł nie pozwolić? No zawsze decydującym czy kluczowym jest właśnie premier rządu. Politycy Zjednoczonej Prawicy na czele z Mateuszem Morawieckim niejednokrotnie zwracali uwagę, że dzięki konkretnym działaniom ich rządu budżet zyskiwał środki, które były przeznaczone na realizację sztandarowych programów społecznych, jak m.in. 500+. Platforma Obywatelska ze swoich rządów w tej sprawie miała do powiedzenia tylko tyle. Te obietnice, które PiS złożył, pieniędzy po prostu nie ma i nie będzie. Dla Donalda Tuska sam pomysł wsparcia polskich rodzin wywoływał uśmiech na twarzy. Jeśli ktoś w Polsce wie, gdzie te miliardy leżą zakopane i można je, bo w zakopanym nie, i można je natychmiast uruchomić i porozdawać ludziom, to ja będę najszczęśliwszym premierem w Europie, jeśli będę mógł być autorem czy współautorem takiego projektu. Inni politycy Platformy szli jeszcze dalej. Cała polityka polegająca na tym, że nawet jak dziecko jest bite, jak jest w bardzo złych warunkach zastraszane, nawet w tych sytuacjach dziecko ma być w tej rodzinie biologicznej, no ta polityka przynosi przecież śmiertelne żniwo. Widzimy to. A 500+ jest tutaj takim kontekstem ekonomicznym, który jeszcze wzmacnia ten mechanizm. Jednak po zmianie rządu pieniądze się znalazły i nie trzeba było ich odkopywać. Prawo i Sprawiedliwość dzięki racjonalnej polityce finansowej dotrzymało swoich obietnic i zrealizowało wcześniejsze zapowiedzi. Już w styczniu tego roku Rada Polityki Pieniężnej poinformowała w swoim raporcie, że rząd Donalda Tuska nie uwzględnił wprowadzonych przez siebie zmian. Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy nie uwzględnia finansowania niektórych spośród zmian legislacyjnych, których wejście w życie w 2024 roku zostało ogłoszone w exposé premiera lub zapowiedziane przez innych członków Rady Ministrów. W związku z tym istnieje ryzyko, że wprowadzenie w życie tych zmian przyczyni się do wyższego deficytu sektora finansów publicznych. Źle wygląda sytuacja w podatku PIT od dochodów osobistych. Tutaj także po 5 miesiącach jest realizacja zaledwie 30% planu, a upływ czasu to jest 42%, to jest 12 punktów procentowych niżej. Więc sumarycznie z tych dwóch podatków może zabraknąć w budżecie około 60 miliardów według naszych szacunków. A przypomnę, że deficyt budżetowy został zaplanowany na poziomie 184 miliardów, więc gdyby do tego deficytu doliczyć jeszcze te brakujące dochody, to mamy no tak naprawdę katastrofę finansów publicznych. Brak odpowiedniego zarządzania finansami państwa może skutkować ograniczeniem programów społecznych wprowadzonych jeszcze za rządów Zjednoczonej Prawicy. Przykładem jest tutaj 14. emerytura, którą obecny rząd obniżył w tym roku o blisko 900 zł. Marcin Bakalarski, Telewizja Republika.
Oficjalnie z Kazachstanu, nieoficjalnie z Rosji. Tak trafia ropa naftowa do niemieckiej rafinerii w Schwedt pod Berlinem. Zdaniem ekspertów to jawne pomijanie przez Niemcy sankcji nałożonych na Rosję po agresji na Ukrainę. Dodatkowego kolorytu sprawie nadaje fakt, że rosyjska ropa do Niemiec płynie biegnącym przez Polskę rurociągiem Przyjaźń. O tym, jak wraca reset gospodarczy między Niemcami a Rosją, Radosław Jankiewicz. Polski operator rurociągu Przyjaźń porozumiał się pod koniec maja z Rosjanami w sprawie tranzytu ropy z Kazachstanu do niemieckiej rafinerii przez Polskę. Dlaczego Pern, spółka, która jest strategiczna, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo energetyczne, podpisała porozumienie wspólnie z spółkami z Federacji Rosyjskiej o tranzycie rosyjskiej, kazachskiej ropy. Tylko właśnie przejęzyczyłem się, ale pytanie, czy rzeczywiście to nie jest to, co mamy w rzeczywistości. Rurociąg Przyjaźń biegnie z Rosji przez Białoruś i Polskę do niemieckiej rafinerii w Schwedt. Wcześniej płynęła przez niego rosyjska ropa, a od ataku Putina na Ukrainę paliwo oficjalnie pochodzi z Kazachstanu. Ropa z Kazachstanu, która dociera przez wielkie połacie Rosji, może być na jakimś etapie wymieszana. Wykazuje właściwości chemiczne analogiczne do rosyjskiej, więc fizycznie to może być rosyjska ropa. Czyli Niemcy, którzy wciąż odbierają ropę transportowaną z użyciem ropociągów rosyjskich i polskiego odcinka rurociągu Przyjaźń, płacą Kazachom, a Kazachowie płacą Rosjanom za użycie ropociągów, a pieniądze dalej wpływają na konto Kremla. Mamy do czynienia z resetem 2.0 w wykonaniu niemiecko-rosyjskim. No oczywiście Tusk się do tego resetu włączy bardzo entuzjastycznie. Nic się nie zmienia. Nie jest chyba dla nikogo już dziś tajemnicą, że gospodarka Niemiec uzależniła się od tanich surowców z Rosji. Dlatego powstały gazociągi Nord Stream, przez które rosyjski gaz miał trafiać do niemieckiego przemysłu, a nasz zachodni sąsiad miał być hubem gazowym dla Europy. Po rosyjskiej agresji na Ukrainę i nałożeniu sankcji na Rosję, Berlin musiał zmienić kierunki dostaw, na przykład na Kazachstan czy Kirgistan. Tutaj jest świadome, systematyczne działanie niemieckiego rządu, SPD, mające na celu ominięcia tych sankcji. To już jest pewna tradycja. W Unii Europejskiej toczą się negocjacje w ramach zaostrzenia sankcji. I kto jest hamulcowym? Rząd niemiecki. Być może to właśnie dlatego po przejęciu władzy rząd Tuska wstrzymał strategiczne projekty realizowane za rządów Zjednoczonej Prawicy. Widzimy, co jest centralnym portem komunikacyjnym, widzimy, co jest dużym atomem. Jak już widać, że opinia publiczna protestuje, to próbują zamydlić im rzeczywistość, mówiąc, że będą analizować, czyli nie zrobią nic. Zwłaszcza, że ostatni, kwartalny wynik zarządzanego przez ludzi Tuska Orlenu jest o 1/3 niższy niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Radosław Jankiewicz, Telewizja Republika. Tomasz Schmidt, były sędzia, który uciekł na Białoruś i bryluje na salonach reżimu Łukaszenki, w mediach społecznościowych grozi dziennikarzowi Piotrowi Nisztorowi. Poszukiwany za szpiegostwo Schmidt zaczął straszyć dziennikarza śledczego wywózką do lasu, to cytat, i przyciśnięciem. Po tym, jak zapowiedział najnowszy odcinek swojego programu Ściśle Jawne, który, jak mówi jego autor, ma wstrząsnąć m.in. polskim wymiarem sprawiedliwości. Czego zatem boi się zdrajca Tomasz Schmidt i stojące za nim służby? Sypać to będziesz i to już niedługo. Parę razy już cię przycisnęli, bagażnik był za mały. A jak było w lesie, nie wspomnę. Jedynie tej twojej, nie twojej dziewczyny mi szkoda. Ale tobie nikt już nie pomoże. Tomasz Schmidt jest szyldem, który jest dzisiaj wykorzystywany przez białoruskie KGB do tej wojny informacyjnej. Ewidentnie widać, że coś w tej historii, którą planujemy ujawnić w niedzielę w programie Ściśle Jawne, no boli białoruskie KGB. Pytanie, o co chodzi, bo to, co zostało przez Tomasza Schmidta opublikowane, czy może na jego koncie przez białoruskie KGB, no ja odbieram jako ewidentną groźbę. Groźbę no, wywózki do lasu de facto i działań, no, które są działaniami mafijnymi. Dyscyplina, honor, szacunek i siła to wartości, którymi kierują się zawodnicy sportów walki, w tym zawodnicy MMA. Już w najbliższą sobotę na antenie Telewizji Republika zobaczymy galę mieszanych sztuk walki, która odbędzie się w Chełmie. Na wydarzeniu obok sportowych emocji nie zabraknie patriotycznych akcentów. Przewidziano prezentację sprzętu wojskowego. Wśród zawodników znajdą się żołnierze, którzy na co dzień pełnią służbę na polsko-białoruskiej granicy. O sporcie, no i o sobotnich emocjach. Michał Solarz.
MMA, sport, którego korzenie odnajdujemy w starożytnej Grecji, to połączenie wielu klasycznych dyscyplin, w tym antycznego boksu i zapasów. Od lat wypełnia areny sportowe, a przez najważniejszych przywódców jest wspierany. Na galach amerykańskiej UFC, największej federacji mieszanych sztuk walki na świecie, pojawia się regularnie Donald Trump. MMA rozkwita również w Polsce, co bez wątpienia dobrze świadczy o sportowych zainteresowaniach Polaków. To nauka pokory, szacunku do przeciwnika i kuźnia charakteru. Łączy w sobie elementy czy judo, zapasów, boksu, karate, czyli takich bardzo szlachetnych dyscyplin. Jest też dyscypliną, która w sumie nadaje się do trenowania dla każdego. W tym dzieci, które można w ten sposób odciągnąć od pokus współczesności. Szczególnie dla młodzieży, kiedy to życie się mocno tam sprowadza do życia przy telefonie czy komputerze. Podczas sobotniej gali w Chełmie emocji nie zabraknie, zapewnia Piotr Jarosz, sędzia zawodu w Strife MMA. To będzie wyjątkowa rywalizacja fair play. Jest sędzia, który zajmuje się tutaj regulaminem i zasadami walk. Zawodnicy są poinformowani, są tutaj zasady i reguły, które obowiązują wszystkich. No i też są wybrane tak, żeby zdrowie zawodnika było najważniejsze i nikomu się nic nie stało. Wśród zawodników pojawią się żołnierze, którzy na co dzień służą na polsko-białoruskiej granicy. Zarówno dyscyplina, jak i czynny udział mundurowych spotykają się z zainteresowaniem i szacunkiem zwykłych obywateli. Sport przede wszystkim uczy dyscypliny. Więc dla mnie to jest jak najbardziej, sama uprawiałam sport jak byłam młodsza i dalej to kontynuuję i czuję, że dało mi to bardzo dużo. Powinien człowiek znać sport dobrze, MMA, na inne sztuki walki, żeby obronić kogoś, siebie czasami, inny kraj nawet. I różnie może w tej chwili być, prawda? Mamy takie czasy, jakie czas mamy. Sobotnia gala w Chełmie ma wymiar patriotyczny. Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, w których docenia się współczesnych gladiatorów, tak i w Polsce należy obdarzyć szacunkiem tych, którzy łączą służbę wojskową i sportową dyscyplinę. Transmisja na kanale YouTube Telewizji Republika o godzinie 19, a cztery najlepsze walki na telewizyjnej antenie około godziny 22. Skwarek! Warto wziąć udział w tym sobotnim, niezwykłym wydarzeniu. Michał Solarz, Telewizja Republika. Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotarło już 48 tysięcy podpisów w sprawie koncesji dla naszej stacji. Bardzo dziękujemy za to wsparcie i zachęcamy każdego, kto jeszcze tego nie zrobił, żeby wysłać taką petycję. Za wszystkie wyrazy wsparcia raz jeszcze bardzo dziękujemy. W sierpniu 1980 roku Wolna Drukarnia Stoczni Gdynia była głównym źródłem wolnego słowa. Dzisiaj taką rolę pełni Telewizja Republika. I naszym zadaniem jest wspierać jedyną telewizję, która nam powie prawdę. W sierpniu 80 roku tu w Stoczni walczyliśmy o niepodległą Polskę. Wiedzieliśmy, że nie ma niepodległości bez wolności słowa. Ale wolność nie jest dana raz na zawsze. Można ją stracić dużo szybciej niż myślisz. To właśnie ty musisz być kolejną zmianą w sztafecie wolności. I dlatego Republika będzie ubiegać się o miejsce na multipleksie. Chcemy być dostępni w całej Polsce. Żeby zerwać z dyktaturą postkomunistycznych i niemieckich mediów w naszym kraju. Nie dokonamy tego sami. Potrzebujemy do tego wsparcia państwa, naszych widzów. To czas na nową solidarność. Wielki ruch w obronie wolności słowa. Przyłączcie się do nas. Włącz prawdę. Na portalach telewizjarepublika.pl i niezależna.pl odnajdą Państwo wszystkie szczegółowe informacje, adresy, a także treść petycji, którą trzeba po prostu wysłać do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Można to zrobić we własnym imieniu lub zebrać podpisy od znajomych, przyjaciół, sąsiadów. Oto adres: dyrektor.biura@krrit.gov.pl lub wysłać tradycyjną pocztą: Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01 015, Warszawa. Nadciąga afrykański antycyklon Minos. Włosi zmagają się z pierwszą potężną falą upału w tym roku. Temperatury przekraczające 40 stopni Celsjusza pozostaną w najbliższych dniach prawdziwym utrapieniem nie tylko mieszkańców Europy Południowej, ale także i Polski. Przy czym różnice temperatur u nas będą ogromne. U jednych będzie upał, u innych całkiem chłodno.
Włoskie media ostrzegają zagranicznych turystów, bo to oni są szczególnie narażeni na skutki upałów podczas męczącego zwiedzania zabytków i oczekiwania w kolejkach. W wielu miastach, w tym m.in. w Rzymie, Neapolu czy Florencji, na termometrach pojawią się wartości sięgające 43 stopni Celsjusza. Jeszcze cieplej będzie na Sardynii oraz Sycylii, gdzie może być nawet 45 stopni Celsjusza. Ochłodzenie ma nadejść w weekend, a północna część Włoch doświadczy intensywnych ulew. Wysokie temperatury dotarły już także do Polski. Najcieplej było na Dolnym i Górnym Śląsku, na Mazowszu, w południowej części Podlasia, na ziemi łódzkiej, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Co ciekawe, w tym samym czasie nad morzem było zimno, zaledwie 14 stopni. Kontrast termiczny przekroczył więc 15 stopni. Dopiero w czwartek, nieco odpoczniemy od lejącego się z nieba żaru, temperatura nie powinna przekroczyć 25 stopni. Ta różnica wynika z bardzo niebezpiecznego frontu, który będzie przemieszczał się przez terytorium naszego kraju. I ten front będzie niebezpieczny ze względu na intensywne opady deszczu. Tutaj podczas burz, bo burze będą występowały, może spaść nawet do 50 litrów wody na metr kwadratowy, a to są naprawdę bardzo duże wartości. Na koniec jeszcze kilka rad, których nigdy nie za wiele. Należy ograniczyć przebywanie na słońcu i pić dużo niegazowanej wody. Pamiętajmy, że upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci. Pamiętajmy o nakryciu głowy, używajmy kremów z filtrem, unikajmy alkoholu oraz wysiłku fizycznego. Publicystyczna część programu dzisiaj przed nami, a naszymi gośćmi będą Ewa Zajączkowska-Hernik, Konfederacja, i Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Za kilka chwil zapraszam na rozmowę.